Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Pochodzimy po przechodzonym miejscu, no ale bardziej to z Rutusem i Garrettem. A na Garrecie tu skosiłem kiedyś złoty pierścionek, a na Rutusie 70 krajcarów. To mamy 3 razy po 20 krajcarów i 1/10 krajcarówka. Oto właśnie w tym miejscu. Dzisiaj jestem tutaj z Deusem. Ustawię go na tryb za chwileczkę. Zobaczycie jaki. Tak więc zapraszam do oglądania. No tak, tu mamy sprzęt, tu mamy ekwipunek. Nawet nie muszę mówić co. Bo każdy wie, posiłki na wspomaganie. Tu mamy łopatkę, produkt polski, hele, dwójkę czy trójkę, już nie pamiętam. Mamy Deusika z sondą X35, no już każdy wie. No i pochodzimy dzisiaj o to. Czyli teraz go nastroję tak byle jak, ale później, żeby wam tylko pokazać, a później sobie go nastroję normalnie. Z PIN21 programem. Na programie 10 Gold Fleet. Fleet. Ja nie znam angielskiego, ale to jest, znaczy się, poszukiwania złota. Dzisiaj będziemy tu szukać właśnie złota, tylko złota, żadnych innych metali. Znaczy na pewno coś w tym zakresie mi się wydaje. To jest 17 Hz. Ale tu cepkę wykrywa, raczej cepkę. To aluminium. Dlaczego? Restartuję, no już tak jak ma być. Tak więc zaczynamy dzisiejszą wyprawę. Nie będzie to taka długa, ale zobaczymy. Najwięcej sreberek wpadło właśnie tutaj. Prawie wszystkie moje. No i złoto też. Co wpadnie teraz? Zobaczymy. Może nic, a może coś. Głośność tak. Czekam aż się cepka dostroi. Nie polecam strojenia do gruntu. W każdym wykrywaczu najprostszym. Tak więc już mamy. No to szukamy. Zmieniłem tryb z tego złota, bo on cały czas. Mogę wam pokazać ten tryb, ten co niby poszukiwa nie złota, mokra, tu nie mogę, plaża, sucha plaża, to 9 gold, tak, i patrzcie, będzie złoto. Co, wszędzie złoto tu? No i zmieniłem właśnie ten tryb, no i 90. Kurde, aby tak było, to rzeczywiście by było, nie? Wszędzie złoto pokazuje, no ale dobra. I dlatego użyjmy tego trybu. Na pewno albo 2GM, albo podstawowy, albo Rutu trzeci tryb, znaczy Deus szybki, nie? No dobra, chodzimy dalej, jeszcze nic nie ma. Ale dopierośmy zaczęli. Jak na razie na jakieś takie folie aluminiowe natrafiamy. Wyczyściłem ten raz ostatnio, dużo śmieci pozbierałem. No i drugie tyle myślę, że też pozbieram. No tak więc, już się pomału zieleni wszystko. To jest ważne. Znaczy no, akurat mi chodzi o tamte drzewko. Tak więc idziemy dalej. No, ciekawe by nie było, ale ta buteleczka. No to taka fajna by była do zabrania. Każdy nie ma nakręteczki. Takie już nie robią. A to wykryło, nie? To aluminium. No zabierzemy.
Idziemy dalej. Co? Tu śpi ta salamandra, śpi. Nie będziemy jej dotykać, bo ona też toksyczna, jak się ją dotyka, można wziąć na ręce, ale po co? Ona ma od nas jakieś bakterie po prostu przejąć, nie? Albo my od niej. Tak więc jest luzik, wyprawa taka na luzie, tak no, żeby wyjść do tego lasu, bo człowiek już od jakiegoś czasu nie chodzi, bo widzicie, ile było śniegu na ostatnim filmiku. Pan pod korzeniem se śpi. No wam pokażę bliżej. No dobra, idziemy dalej. Jest jakiś sygnał. Sprawdzimy, co to jest, ale za pomocą. Wow. No, to będzie pocisk artyleryjski jakiś. O, małidzież albo coś. Lepiej takie rzeczy nie kopać, bo to później problemy robi. Niech jest w ziemi. Może tutaj? Tutaj? Ja bym tak proponował na tamtą stronę. Bo tu, z tej strony oczywiście trochę chodziłem. Ale... No, zobaczymy tutaj jeszcze. I żelastwa na wierzchu leżało, no zobaczymy. A, to takie kolucho. Nic ciekawego w tym lesie. Ale... Chodzimy dalej. Patrzcie, się rękawiczki wiszą na drzewie. Ktoś tu chodził. Też i rękawiczki zostawił po sobie. Nie wiem, jaki sygnał jest. Kopię to. Zobaczymy. Co to będzie? Właśnie go tych rękawiczek blisko. O. Olmosik. Jest. No tak, idziemy dalej. Pójdę tam, wiecie co, bliżej starego takiego dworku. Tam, tam właśnie te srebrne wychodziły. Tak dalej wychodzę, no to nie ma. Zrobię chwilę przerwy. No i pójdę właśnie jeszcze w tamto miejsce. Nie wiem, ile jest godzin. I jeszcze tak pochodzić. Tak myślałem, 2-3 godziny. O, jest 15:24, nie ma źle. No jeszcze połazimy. Powiem wam, fajny sygnał w bagienku. 85. Kurde. Dawno takiego nie było. Dobra, sprawdzimy to. Nie mogę po prostu... Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Pomalutku, bo serce wyskoczy z orbity. O, ręce się trzęsą. Ring. Ale zapewne się to okaże, że to jakaś... Ja. Nie. Poszłem w miejsce, gdzie kosiłem srebrne monety. Jeszcze Rutusem, a tu Deusem. Nie, to nie może być prawdą. Jest, to jest prawdą. Boże. Patrzcie się! Pierwsza złota moneta Deusem i pierwsza w moim wydaniu. O, jeszcze na zawał zejdę. Austriacka. Te same co kopałem. Ech, nie mogę. Takie malutkie krajcarki, a tu...
O! Jeszcze się tu odbiło. Patrzcie, jak się odbiło. Ja pierdziczę. Ale się świeci. Boże, to jest mój wspaniały dzień. Jeszcze tu jest odbita na tym. Kurde, nie. Może ja. Muszę to sprawdzić. Nie no, ręce degoczą, że już nie dam rady szukać. Nie no, muszę tu przeszukać to wszystko dookoła. Panie Boże. Szczęście to jest szczęściem. Mamy złoto. A nie mogę się tu tak drzeć za bardzo, bo będziemy za daleko słychać. Piękne złoto. Nie będę go tar, bo wiecie. No nie można. Tysiąc. Dobra. 1815 rok. Chyba, że. Dobra, nie. Chowiemy do chusteczki. Do chusteczki i ten. No i już nie wiem, czy dam radę chodzić jeszcze dzisiaj. Nie wiem. Raczej już. Chyba będzie koniec. Piękna monetka się trafiła, kawał monetki. W lesie, w którym wszystkie moje sreberka znalazłem. I jeździć daleko nie opłaca się. No właśnie. Tak więc, nie no, ja już kończę. Nie, ja już nie dam rady chodzić. Nie dam rady, ja już kończę dzisiaj. Na dzisiaj już kończę. Zasypię jeszcze tylko ten dołek, bo z tego wszystkiego jeszcze dołka nie zasypałem. No i kończę. Tak więc kończymy dzisiejsze udane wykopki w poszukiwaniu historii. Zostały zakończone złotą monetą w moim srebrnym lesie. Tak więc trzymajcie się do następnej wyprawy. Tak więc jeśli filmik Wam się spodobał, możecie ustawić łapkę w górę. Jeśli jesteś to nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Tak więc sprawdzę tą monetę. W tytule filmiku będzie, co to jest. Tak więc hejka siemka, do zobaczenia.